Żarty się skończyły. Obudźmy się. Dyktator z Nowogrodzkiej wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. Marionetkowy premier ucieka z Brukseli. Marionetkowy prezydent śmieje się Unii w twarz i ostatecznie demoluje wymiar sprawiedliwości. Ale to nie PiS zapłaci za łamanie prawa, arogancję i dewastację demokracji. Zapłacimy za to wszyscy. Nałożenie sankcji, czyli wstrzymanie dopłat dla rolników, zamrożenie miliardów na budowę dróg, modernizację kolei i rozwój to koszt fanaberii jednego człowieka. Europa mówi dość, zostajemy sami. Obudźmy się. To nie jest dobra zmiana. Cześć. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o rządach, a raczej nie rządach tych nieudaczników z PiS, a dokładniej o inflacji, jaka się pojawiła w zeszłym miesiącu. Inflacji, której nie było od 20 lat. Najnowsze opublikowane we wtorek dane na temat inflacji pokazały, że w sierpniu ceny w Polsce były średnio o 5,4% wyższe niż w sierpniu rok temu. To najwyższe roczne tempo wzrostu cen od 20 lat, jak wspomniałem. W sierpniu za towary i usługi płaciliśmy o 5,4% więcej niż w tym samym okresie rok temu. Tak poinformował Główny Urząd Statystyczny. To znaczy, że inflacja w Polsce jest najwyższa od 20 lat. Ostatnio ceny szybciej rosły w czerwcu 2001 roku. Wysoka inflacja osłabiła siłę nabywczą Polaków i zwiększyła koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, bo rosną ceny surowców, praktycznie wszystkiego rosną ceny. Tracą na wartości nasze pieniądze zgromadzone w bankach czy obligacjach skarbowych, ponieważ oprocentowanie lokat i papierów skarbowych jest wyjątkowo niskie. I tutaj pytanie, czy i kiedy wzrost cen wyhamuje, no raczej nie szybko. I co nie jest tu bez znaczenia, cel inflacyjny NBP, który NBP zakładał, ogółem przekroczył cel inflacyjny, ogółem przekroczył dwukrotnie. To jest naprawdę, niby się wydaje mało, ale to jest naprawdę bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, inflacja pobiła 20-letni rekord ostatni raz. Na takim poziomie w czerwcu 2001 roku było, kiedy przekroczyła 6%. Z kolei miesiąc temu wskaźnik inflacji wzrósł po raz pierwszy od dekady do poziomu 5%. Jak podała publikacja danych z PKO BP, to jest największy bank w Polsce, medialna prognoza analityków w Polsce wynosiła 5,2%. Najwięksi optymiści przewidywali, że inflacja wzrośnie do 4,8%. No a najwięksi pesymiści, że do 5,4. No i tutaj chyba ci pesymiści prognozowali tym razem najlepiej. Zdaniem 63% bankowców rosnąca inflacja stanowi największe zagrożenie dla polskiej gospodarki. No to jest, chyba mi się wydaje, oczywiste. Wyniki te podał monitor bankowy publikowany przez firmę badawczą Kantar. Podwyższona inflacja wpływa także, no jakby nie patrzeć, na stan psychiczny. W badaniu opublikowanym 20 sierpnia prawie 40% dorosłych Polaków potwierdziło, że ostatnio pogorszyło się ich zdrowie psychiczne, a najczęstszą
Podawaną przyczyną był właśnie wzrost cen, a także obawa przed chorobą bliskich. No ale geniusz finansów, nie wiem, zastępca, prawa ręka Morawieckiego, wiceminister finansów, pan Patkowski, no, powiedział tak: podwyższona inflacja pojawia się tam, gdzie jest dynamiczny wzrost. No, powiem wam mądrego, to i warto posłuchać. Nie, no, na poważnie. Zawsze mówiłem, że pisowcy zatrudniają jakiś gamoni i nieudaczników, no ale ten młokosik to przebił samego siebie. No ale jakby nie patrzeć, PiS osiągnął kolejny rekord, bo osiągnął już rekordy z najniższą ilością urodzeń Polaków, największą śmiertelnością od czasu II wojny światowej. No teraz dobił inflację na trzy, no, nowy rekord, no niemalże pobił ten 20-letni rekord, którego nawet te złe PO nie było w stanie pobić. No ale co, PiS nie pobije, pobije. Powiem wam tak, no dziwi mnie to, może nie już przestało może dziwić. Chodzi o wyborców PiS. Zobaczcie, w Polsce się dzieje coraz gorzej. No nie ukrywajmy tego i nie ma co oczów mydlić. Jest coraz gorzej. Ale tacy wyborcy PiS, oni tego nie widzą. Oni widzą to, co było, nie wiem, 6, 7, 8 lat temu, gdy rządziło PO. Oni wymienią wszystko po kolei z datami, z godzinami niemalże. Ale kompletnie ślepi są, co jest tu i teraz. PO, jakie było, takie było. Miała swoje dobre strony i złe strony. Ale ani PO, ani żaden rząd wcześniej nie doprowadził na skraj niemalże bankructwa naszego kraju. I to jest fakt. I to, że ktoś będzie mówił, bo PO tamto, bo PO sramto. PO w dobie kryzysu światowego budowało, budowali w Polsce, Polska była jednym wielkim placem budowy. Dzisiaj nic kompletnie się nie dzieje. PiS zadłużył Polskę bardziej niż PO. Gdzie te wszystkie pieniądze? Bo co, PO, wyborcy PiS są ślepi, bo dają. Dają 500, dają 13, dają to, dają sramto. I tak naprawdę za te 500 ich sprzedają swój własny kraj. Mówili pisowcy, że za PO Polska była na kolanach. Może i była, ale dzisiaj to leży ryjem w błocie. Dobra, a co oznacza ta inflacja 5,4%? I tutaj dam taki przykład. Każdy 1000 zł oszczędności jest dzisiaj warte 54 zł mniej niż rok temu. Koszyk produktów rok temu kosztujący 1000 zł, teraz będzie kosztował 1054 zł. Rząd otrzyma 5,4% więcej spływów z VAT. Krótko mówiąc, rząd zyskuje, obywatele tracą. No ale taki pisowiec o mentalności chłopa pańszczyźnianego, on się będzie cieszył, bo bogatemu zabiorą, a jemu dadzą. Ale ten biedak nie wie, że to, co dostanie, odda dwukrotnie w cenach, opłatach, daninach, podatkach, inflacji. Ale najważniejsze, że dają. I to jest właśnie taki typowy wyborca PiS z klapkami na oczach, bo dają. Okej, będę powoli kończył. Na koniec wam jeszcze wrzucę filmik z wypowiedziami posłów. Jak PiS w mistrzowski sposób zadłużył nasz kraj.
Także wszystkim wyborcom PiS życzę naprawdę dobrego samopoczucia. A wam dziękuję. Piszcie, co wy o tym myślicie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. A konferencja poświęcona będzie ujawnionym informacjom na temat ogromnego stanu zadłużenia Polski na koniec tego roku. Zadłużenie będzie wynosiło około 1,5 biliona złotych. Szanowni Państwo, jest to wzrost zadłużenia o ponad 430 miliardów złotych w ciągu tylko 2 lat. Jest to więcej niż urosło zadłużenie w latach 2009-2019.